witam wszystkich. Chcę się odnieść do sytuacji, w której podobno zbezcześciłem hymn Polski. Moim zadaniem nie było urażenie Polaków, Rzeczpospolitej Polskiej. Po prostu to taka była parodia, tak jakby sióstr Godlewskich. Jeśli kogoś uraziłem swoim wykonaniem, a raczej postawą taką, jak to nazwać, no nie zachowałem powagi po prostu, bo tylko tyle zrobiłem, co mogę sobie zarzucić, to przepraszam po prostu, jeśli to was bardzo, no na pewno uraziło. No i co mogę więcej powiedzieć? Rafał Collins właśnie złożył podobno pozew przeciwko mnie, przeciwko mojej osobie i siostrom Godlewskim. No i postanowiłem nagrać ten filmik i wyjaśnić tą sytuację i przeprosić po prostu, bo moim celem naprawdę nie było obrażenie Polski i Polaków, tylko po prostu mój kanał jest taki bardziej taki zabawowy. No ja rozumiem, że żartów sobie z tego nie można robić, ale to po prostu to nie był, no tak jak mówię, to nie było skierowane przeciwko Polsce, bo ja kocham swój kraj. I jeszcze raz chciałem przeprosić i mam nadzieję, że ten pozew zostanie wycofany, jeśli Rafał to zobaczy. Jeszcze raz, naprawdę mi głupio i moim celem nie było obrażenie Polski i Polaków. Bo tak jak mówię, kocham ten kraj. Lubię, kocham i cieszę się, że żyję tutaj, bo wszędzie, gdzie nas nie ma, to jest wszędzie lepiej, prawda? Tak mówią. Byłem w Niemczech, byłem w Irlandii. Nie będę się powiadał, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Tu mi się żyje, nie jest źle, więc też nie narzekam. I po prostu wcisko! Dlatego jeszcze raz chciałem przeprosić wszystkich, którzy źle zrozumieli ten filmik mój. No i prawdopodobnie poniosę jakieś tam konsekwencje, jakąś karę grzywny. A może i nie. Pozdrawiam was wszystkich. No i to wszystko.